Wojciech Orzechowski, mam nadzieję, że po tym odcinku nie będziesz się już stresował, czyli walczymy ze złymi myślami dołującymi. Zapraszam Cię serdecznie. Czy Ty myślisz, że inwestorzy nie stresują się? Czy myślisz może, że takie osoby jak ja nie mają swoich problemów i takich codziennych przeżyć? Oczywiście, że tak. Nawet czasami nie śpimy po nocach, albo budzimy się wręcz zalani potem. I teraz pytanie, jak sobie z tym radzić? Trzy takie podstawowe kroki, które powinny Ci pomóc. Trzy takie przemyślenia, które sprawią, że będzie Ci łatwiej. No, załóżmy, że budzisz się rano, zaczynasz dzień i już myślisz o swoich problemach. Te problemy mogą być rodzinne, te problemy mogą być zawodowe, te problemy mogą być związane z inwestowaniem. Szeroka gama tu problemów może być, która jest gdzieś tam zagnieżdżona w Twoim umyśle i Twój umysł wokół tylko tych problemów szaleje. No, ja jako inwestor, jako przedsiębiorca, jako ojciec, jako mąż spotykałem się z różnymi problemami, z takimi, które faktycznie sprawiały, że przejmowałem się i nie mogłem się skupić na pracy, łapałem deprechę, nic mi się nie chciało, byłem załamany wręcz. I w takich sytuacjach też musiałem sobie poradzić. I jeżeli Ty masz takie myśli, to posłuchaj tego odcinka, bo może znajdziesz dla siebie rozwiązanie. Po pierwsze, jeżeli w ciągu dnia łapie Cię coś przygnębiającego, jesteś w domu, no i nie masz na nic siły, najważniejsze jest wyjść, poćwiczyć, pobiegać, spotkać się z innymi, przegadać to, porozmawiać. Ja już nie mówię o tym, że każdy przedsiębiorca, inwestor powinien mieć dobrego księgowego, mecenasa i psychologa. Psycholog, który Cię wspiera. Jeżeli nie masz psychologa, to znajdź sobie, rozmawiaj z nim, przedstawiaj mu swoje problemy. Niech on Cię wspiera, niech on Ci daje rozwiązania. A taki specjalista ma szereg różnego rodzaju rozwiązań na przytłaczające myśli, na myśli, które sprawiają, że albo Cię rozrywa od środka, albo gdzieś tam w środku przepona jest tak mocno zaciśnięta, że aż boli, że aż boli. A więc pamiętaj o tym, aby mieć takiego psychologa, ale jeżeli jeszcze go nie masz, czekasz na wizytę i chciałbyś sobie poradzić z tym problemem, siłownia, spacer, głębokie oddychanie, znajomi, przyjaciele, nie unikaj tego. Najgorszym jest zamknąć się w czterech ścianach i wyć z bólu albo wyć z rozpaczy. To jest chyba najgorsze, co może być. Nie rób tak. Tak nie powinieneś robić. To, co trzeba zrobić, to wziąć się w garść. Ktoś powiedział, że z problemami to jest tak, że właściwie są dwa rodzaje problemów. Te rozwiązywalne i te nierozwiązywalne. I teraz, jeżeli masz problem nierozwiązywalny, no to nie masz się co stresować, bo i tak go nie rozwiążesz. No to po co się stresować? Nie stresuj się, po prostu żyj. Nie da się go rozwiązać. Trzeba pogodzić się z daną sytuacją, trzeba to przepracować. Najprawdopodobniej rozmowa ze specjalistą w tym kierunku Ci pomoże. A jeżeli problem jest rozwiązywalny, to szukaj takich osób, które mogą Ci pomóc. Rozmawiaj, szukaj, mów o tym, mów, że masz problem, pytaj i ten problem rozwiąże się. Ale nie martw się, bo on jest rozwiązywalny, tylko trzeba znaleźć rozwiązanie. A więc działaj. W ciągu dnia, jeżeli Ci się coś dopada, szukaj zajęcia. Jeżeli nie masz zajęć, to znajdź sobie. Tu praca bardzo pomaga. Zajęcia dodatkowe. Nie czekaj. Znajdź sobie społeczność, w której dobrze będziesz się czuł i która będzie Ci pomagać. I to jest takie rozwiązanie na dzień. Gorzej, jeżeli taka deprecha dopada Cię w nocy. Jeżeli nie możesz zasnąć w nocy, spróbuj takich naturalnych sposobów. Najpierw zmęcz się dobrze w ciągu dnia. Jeżeli organizm jest zmęczony, o wiele łatwiej zasypia. Pamiętaj, żeby pić dużo wody. No i przede wszystkim zajmuj czymś umysł. Oglądaj film, czytaj książkę. Jeżeli nie możesz się skupić, zamknij oczy i po prostu zajmij czymś umysł. Na przykład wymieniaj sobie z pamięci kolory, jakie widzisz w danym pokoju. Albo licz przysłowiowe barany. Ja pamiętam taką swoją technikę, gdzie starałem się wymienić wszystkie państwa Europy. I zaczynałem od Portugalii, potem Portugalia, Hiszpania, tam gdzieś jest Andora, potem mamy Francję, Holandia, Belgia, Luksemburg, no i jedziemy dalej. Niemcy, Polska, widzę to na mapie, staram się być wzrokowcem, więc rozpracowywuję tą mapę i zajmuję umysł. I bardzo często jest tak, że przy 10. państwie już zasypiam. Albo zapominam, ile to było i wracam i zaczynam od nowa liczyć, ale staram się wszystkie państwa Europy wymienić, nawet te najbardziej takie nieznane jak Kazachstan czy Mołdawia, Serbia. No już nie wspomnę o Monako, Watykanie, bo to przecież też państwa. Patrz, ile myśli, już mamy umysł zajęty.
i już próbujemy ten umysł czymś zająć. Są specjaliści, są psychologowie, są psychoterapeuci, są psychiatrzy. Nawet w skrajnych przypadkach trzeba się udać do psychiatry i nie powinieneś się tego wstydzić, bo dzisiaj umysł ludzki jest mocno przebodźcowany i czasami potrzebujemy specjalisty, który pomoże nam uporać się z myślami, uporać się z organizmem, który reaguje tak, a nie inaczej. Więc pamiętaj o tym. Ale tak jak wspominałem, sport, zdrowe odżywianie się, następnie rozmowy z bliskimi, szukanie tych rozwiązań. W nocy, gdybyś nie mógł zasnąć, czasami trzeba wyłączyć umysł i postarać się nie myśleć o niczym. Poznałem taką jedną z technik, bo właściwie jeżeli problem nas otacza i skupiamy swój umysł na tym problemie, to cały czas będziemy do niego wracać, a trzeba od niego uciec. Więc postaraj się o niczym nie myśleć. A technika, o której za chwilę powiem, polega na tym, że zwalniamy tempo naszej wypowiedzi. O czym myślisz między słowami, jeżeli powoli mówisz? Zauważ. O niczym. Ci specjaliści od medytacji, używając takich technik, sprawiają, że wyłączają całkowicie umysł. To są lata treningów, to są godziny spędzone na tym, aby panować również nad duszą, nad ciałem, nad umysłem. I ty też musisz ćwiczyć. Ale przede wszystkim nie poddaj się. Jeżeli jest coś, co cię przygnębia, jeżeli jest coś, o czym chciałbyś może ze mną porozmawiać w sprawach inwestycyjnych, znaleźć rozwiązanie, odezwij się do mnie, a w komentarzach zostaw swoje przemyślenia na ten temat. Mnie interesuje to, jak ty sobie radzisz ze stresem. Mnie interesuje to, jak ty wyłączasz umysł. Daj znać i zasubskrybuj kanał. Być może te podpowiedzi albo inne pomogą ci lepiej inwestować w nieruchomości. Pozdrawiam cię serdecznie, Wojciech Orzechowski.